Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Centaler i witam Was w zapowiadanym przeglądzie tomu pierwszego Czarodziei i ich dziei. Sama seria miała swoją premierę w 2008, bodajże w marcu, kwietniu w Mega Gidze tomie 11 pod tytułem Magią i Mieczem. I tam była pewna zapowiedź. Wciąż na to czekamy, Egmont. Wciąż czekamy na sierpień. Jak już zobaczyliście ten dosyć śmieszny filmik, chodziło oczywiście o tą legendarny mem sierpień. Czekaliśmy bardzo, bardzo długo na te czarodzieje i dzieje. Musieliśmy czekać aż 14 lat na czarodzieje i dzieje, a dostaliśmy połowę drugiej sagi, którą mieliśmy dostać w sierpniu, a dostaliśmy pierwszą połowę drugiej sagi w połowie drogi do sierpnia, czyli w kwietniu. A w sierpniu, jak później Wam powiem, tam w dalszym czasie dostaniemy już w tomie drugim drugą połowę drugiej sagi, co można powiedzieć, Egmont dopiął swego, wydał drugą sagę w sierpniu. Co tam, że nie całą, ale mniejsza. Nie ma co się patrzeć na szczegóły. A teraz sobie przed samym przeglądem tego tomu sobie najpierw pogadajmy o wersji, na której właśnie jest wzorowana Polska. Czyli Disney Legendary Collection, który według Kaczej Agencji Informacyjnej jest jednym z najgorszych edycji. O dziwo z najgorszych edycji krajowych i o dziwo akurat to jest edycja matki, która stworzyła ten piękny cykl Wizard of Mickey, czyli Włoch. Według właśnie Kaczej Agencji Informacyjnej to była jedna z najgorszych kolekcji, jedna z najgorszych wersji tego bardzo tej klasyki włoskiej komiksów, właśnie Wizard of Mickey. To była właśnie najgorsza edycja. Ale właśnie polski Egmont zdecydował się akurat na włoską wersję i z tym musimy sobie żyć. A teraz sobie przejdziemy do zapowiedzi tego oto tomu. Na samym początku ten oto tomik miał kosztować 100 i miał mieć format 12,6 na 18,8 cm, czyli miałby format giganta, zwykłego giganta, czyli byłby o 6 mm mniejszy niż teraz. Bo teraz ta wersja, którą teraz tutaj mamy, ma 13,2 cm na 19,4 cm, czyli jest większe od tego, co w założeniu miało być i kosztuje 80 zł, 79,99, ale mniejsza ten grosik. I jest to mniejszy od normalnego tam formatu B5, którą miał tutaj, jak widzicie, tomik Kaczogrodu Don Rosa. To jest akurat formacik B5. A czarodzieje i dzieje są mniejsze od tego formatu, ale są oczywiście grubsze, to jest oczywiste. Jest to mniejsze. I tutaj mamy oczywiście twardą okładę, kredę fajną. I teraz sobie przejdziemy do samego przeglądu tego tomu. Proszę się mi tutaj ogarnąć, kamero. I jak możemy zauważyć, tutaj mamy piękną zieleń i tutaj mamy ilustrację, okładkę z tytułowym Czarodziei Gdzieje i tym smokiem, który był też w Megagidze. Tutaj mamy sam spis treści. Oczywiście to części, te dwie tutaj kolumny były już wydane w Megagidze i tutaj mamy pierwszą część drugiej sagi, czyli Mrocznej Erze. I sobie przejdźmy do samego tego. Tutaj mamy okładkę Czarodziei i dzieje, czyli tej
ta sama, która tutaj jest. Nic nadzwyczajnego, nie ma żadnych raczej dodatków, jest tylko ta ilustracja i tutaj mamy na samym początku każdego rozdziału mamy ilustracje, które były też w Megagidze w tamtej edycji. To sobie przeglądnijmy. Oczywiście kreda z tym tutaj logiem czarodziei gdzie i u góry. Nie ma się co do tego akurat przyczepiać. Bardzo fajnie wydane. Przejdźmy sobie, przeglądnijmy sobie to. A, tutaj powinien być diamentowy księżyc. Tylko czy on jest? Nie, jeszcze tutaj nie jest. O, tu mamy ilustrację księgi części drugiej początków. Z Donaldem na zielonym tle. Tu mamy oczywiście większość identyczną jak w Megagidze. Akurat nie mogę sprawdzić, czy tutaj ten sam tekst jest, to samo tłumaczenie i tak dalej, raczej powinno być te same, bo to raczej ten sam człowiek chyba tłumaczył. Drewnowski. I tutaj zaczynamy to, na co czekaliśmy te 14 lat. Czyli Mroczną Erę, część pierwszą. Mamy oczywiście okładkę, ilustrację. I same 5 rozdziałów. O. I wychodzi na to, że to wydanie ma jedynie komiksy, ma jedynie same komiksy, ilustracje wydań włoskich, tych tam, które można zauważyć tam na samej okładce tych wydań włoskich. Są po prostu tutaj dane w czasie tego tomu. Ale tego, co właśnie brakuje większości fanów, jest to, że oprócz tych, wiadomo, komiks to wiadomo, za to zapłaciliśmy. Są te okładki, ilustracje, to jest fajny dodatek, ale nie ma grafik, nie ma jakichś tam, nie wiem, rozmaitości, jest tylko piękny, biedny, zielona kartka. Bez żadnej grafiki, bez żadnych tam fajnych ilustracji, które możemy zauważyć na przykład w amerykańskim tam budżetowym wydaniu, ale to mniejsza. A w Megagidze tomie 11 nawet tam były też grafiki. No to już przeglądaliśmy sobie większość tomiku. Proszę mi się tutaj sfokusować. I w przygotowaniu, jak widzicie, tutaj mamy Czarodziei, gdzie jest tom drugi, który według notatki prasowej, która została opublikowana dzień przed premierą, Dowiedzieliśmy się, że sama seria zostanie wydana w 4 tomach, a w późniejszym terminie zostaliśmy poinformowani w katalogu komiksów Egmontu, Klubu Świata Komiksów, w tam katalogu dowiedzieliśmy się, że
Tom drugi zostanie wydany w sierpniu, a tom trzeci będzie miał premierę w 2023 roku. I według, tutaj cytuję za Katrzą Agencją Informacyjną, w sierpniu zostanie wydany drugi tom Czarodziejów i ich dziejów, w którym znajdą się historie z tomów 4 do 6 włoskiej edycji, czyli druga część Mrocznej Ery, najdłuższego komiksu z cyklu, Il Male Antico, trzy historie składające się na trzecią sagę o czarodziejach, a także Il Nuovo Mondo, czwarta saga. Wszystkie komiksy zostały tam napisane przez Stefano Ambrosio, twórcę cyklu, i są dość związłą historią. I będzie to najpewniej najgrubszy tom polskiego wydania, liczący 460 stron. Trzeci tom, który będzie w przyszłym roku wydany, najprawdopodobniej będzie przedrukowany tam historię z tomów od 7 do 9 włoskiej edycji, czyli pod cykl Le Legende Perdute, czyli prequel głównej serii Lemuria, ostatni komiks o czarodziejach stworzonych przez twórcę cyklu Ambrosio, oraz Legacy, historia napisana przez Venerusa, będąca jednocześnie domknięciem przygody disneyowskich magów, jak i nowym otwarciem. I tom będzie chudszy zdecydowanie od poprzedniego, bo będzie miał 380 stron. A tom czwarty, który według tam notatki prasowej Egmontu będzie ostatnim tomem cyklu, będzie zawierał tomy 9b i 11, czyli dwa tomy. I to będzie Mondi Montagne i Destino. I tutaj właśnie jest największy ból tej wersji, tego cyklu, że nie będzie to całość, nie będzie to cała seria Czarodziei ich dziei, tylko cztery tomy, i dostaniemy 12 części, czyli tam będzie 12 części, z czego to będzie chyba 10 sag. Bo te pierwsze są podzielone na pół. No, 10 sak. I tyle, nie? Nie dostaniemy najnowszych sak z serii Czarodziei ich dziei, ale może kiedyś Egmont znowu się obudzi i znowu może wyda jakąś inną wersję, albo wyda wersję włoską po prostu od Topolino. Tych dwóch następnych, tych brakujących serii dalszych komiksów, które może zostaną wydane. A teraz chyba sobie już zakończymy ten filmik i do usłyszenia w kolejnym. Pa!